Rewitalizacja stawu Kalina w Świętochłowicach dobiega końca. Prawie rok trwało samo wydobywanie i neutralizacja toksycznych substancji, które osadzały się w wodzie przez lata. Do tego stare materace, rowery, 200 opon na dnie zbiornika, który jeszcze w tym roku zostanie oddany do użytku mieszkańców. Fatima Orlińska. Chemiczna woń, która przez lata unosiła się nad stawem Kalina w Świętochłowicach, to już przeszłość. Zbiornik przeszedł całkowitą rewitalizację, a największym wyzwaniem była jego remediacja. To specjalistyczne zabiegi technologiczne, których celem jest zmniejszenie ilości szkodliwych substancji w środowisku, w tym wypadku w wodzie. Przez dziesiątki lat do stawu wraz z wodami opadowymi spływały toksyczne odpady z pogórniczej hałdy. Jeśli chodzi o substancje toksyczne, głównie tutaj mierzyliśmy się z ekstremalnie wysokimi stężeniami fenoli oraz węglowodorów, czyli takich związków, które są silnie rakotwórcze i toksyczne. Ile ich było? Jaka ilość? To znaczy zależy, jeżeli mówimy o gruncie, to były to kilkukrotne przekroczenia. Natomiast jeżeli chodzi o jeżeli mówimy o stanie wód, to były to przekroczenia nawet tysiąckrotne i więcej. Dziś woda w stawie jest niemal w 100% czysta, co oznacza, że nie ma w niej toksycznych substancji. Nie jest jednak czysta na tyle, żeby mogło tu powstać na przykład kąpielisko. Rewitalizację Kaliny rozpoczęto w kwietniu 2021 roku, a sam proces wydobywania i neutralizacji osadów trwał prawie rok. Co ciekawe, dzięki innowacyjnemu systemowi wszystko odbywało się na miejscu, bez konieczności wywozu szkodliwych substancji. Hałda zostaje tak zwanym sarkofagiem, czyli zostaje kompletnie wyizolowana i przestaje emitować fenole do stawu. Czyli pierwszym elementem, żeby ten sarkofag był szczelny, było wykonanie ściany szczelinowej, która jest dookoła hałdy i która głębokością sięga warstw nieprzepuszczalnych. Więc teraz cała woda opadowa spływa po hałdzie i bezpośrednio wsiąkając nie wypłukuje dalej fenolu do stawu. Ponadto woda natleniana jest zamontowanymi wewnątrz stawu dyfuzorami, co dodatkowo wpływa korzystnie na środowisko. Efekty już widać, bo do stawu powraca życie. Koszt inwestycji to prawie 70 milionów złotych, z czego wkłady miasta to kilka procent. Zdecydowana większość kosztów pochodziła z unijnego dofinansowania przekazanego za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Ze środków Wojewódzkiego Funduszu to ponad 5 milionów złotych bezzwrotnej dotacji dla miasta Świętochłowice, a ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska to ponad 50 milionów złotych, także ogromna pula środków, która poszła na realizację tego zadania, a dzięki tym środkom możliwe jest i to zadanie już się kończy, ten efekt już powoli jest dostrzegany. Do dyspozycji mieszkańców staw Kalina w nowej odsłonie zostanie oddany w połowie września. Powstały tam boiska do gry, plac zabaw dla dzieci, a w trakcie budowy są jeszcze ścieżki rowerowe, spacerowe i dla rolkarzy.